Dobra, tu mamy kółeczko. Tak jak już wspomniałem wcześniej. Które? A, obojętnie które. No to jest na czas? Nie. Dobra. Tak więc wychodzimy z samochodu. Ubieramy kamizelkę. Pobieramy odpowiednie narzędzia ku temu, tak? Blokujemy auto po przeciwnej stronie, żeby się nam nie stoczyło. Wstępnie ustawiamy podnośnik. Potem luzujemy lekko nakręteczki kół. Podnosimy, odkręcamy, wymieniamy koło i w odwrotnej kolejności. Rozumiem. Brak awaryjnych, brak tych błądach. No niestety. Powiedziane, że to zawsze musi być. W terenie zabudowanym nie musi być. Właśnie. W miejscu, gdzie można się zatrzymywać. Tak, nie ma problemu. Bo oprócz tego, że się jedzie zgodnie z tą kartą czy z mapą, to jeszcze trzeba po drodze zapisywać wszelkiego rodzaju znaki. To, które zaleci. Które są zalecone. Czyli na przykład w pierwszym odcinku były to ograniczenia wagowe, czyli na przykład zakaz wjazdu pojazdów do 2,5 tony, a na drugim już nie trzeba było tych 2,5 tony, tylko ograniczenia prędkości. Także w zależności od odcinka było co innego zadane. A jak państwo jesteście rodziną? Bo jak tak, to jest mój tato. My na co dzień startujemy w rajdach samochodowych, amatorskich, co prawda, ale w typowych rajdach, gdzie ścigamy się na co dzień. Tato jest moim pilotem i moim mechanikiem i trenerem. Także startujemy razem już 3 sezony. A w tym roku postanowiliśmy się pobawić troszeczkę w rajdy nawigacyjne. Państwo stresować. Odstresować, tak. Jakim nawigatorem jest ojciec? Świetnym. Dobra, słuchajcie, teraz skręcamy w prawo. Tak. Więc wydamy z tyłu, mamy wjazd na stronę stację diagnostyczną i tam jeszcze kolega jedno zadanie. No dobrze, to dobra. Jedziemy. Także proszę, sprawnie to. Z zaproszenia dzisiaj skorzystało 28 załóg. Co to znaczy z zaproszenia? No bo ogłoszenie było przez ostatnie 2 tygodnie w prasie, telewizji, na stronach internetowych i w ten sposób zapowiedzianych było oczywiście chyba 3 załogi, a dojechało. Zdecydowanie tu jest zabawa, natomiast no pewnie na próbach sprawności też jest okazja popróbować i szczególnie jak to zabawa się odbywa w zimie, to wtedy naprawdę nabierają osoby troszeczkę sprawy, jeżeli chodzi o poślizg i tego typu imprezy. A ten akcent kobiecy, bo to chyba... A ten akcent kobiecy to dzisiaj przede wszystkim jak gdyby punktujemy, nagradzamy panie. No pewnie to jest też taki marketingowy element zaproszenia do zabawy. Co czeka na trasie osoby, które biorą udział w W zasadzie po trasie mamy zadania turystyczne, a więc jakiś pomnik, jakiś obiekt turystyczny, który trzeba zwiedzać. Dzisiaj raczej były takie bardziej luźne zadania. No gdzieś tam kazaliśmy rzucić okiem na wał, wejść na wał jeziora Turawskiego, rzucić okiem na Turawę, określić odległość do Tamy.